zanim rozpoczniemy odcinek, spośród wszystkich osób, które skomentują ten film, wylosuję jedną, która dostanie pocztóweczkę z nosaczami. Siema. Lecę dzisiaj do jednego z dziwniejszych państw na świecie, a dokładnie do Brunei. Jest to blisko Malezji, także lot nie będzie bardzo męczący, jest tylko jeden problem. Obudziłem się o 9:00, jest teraz 7:00 rano i ja nie spałem ani minuty. Także plan jest taki, że dolatuję do Brunei, idę spać, wstaję około 15:00, trochę pozwiedzamy, jakaś kolacyjka i wracam do spania. Brunei nie jest zbyt turystyczne. Z tego co internet mówi, to zapewne będzie to jedno z najnudniejszych miejsc, jakie odwiedziłem. No ale zobaczmy. No i dotarłem już do Brunei. Jestem w swojej klitce, czyli pokoju, który wynająłem za linki polecające z Airbnb, więc dzięki wam śpię tutaj, bo nie płacę ani złotówki, ani za transfer, ani za nocleg. Zapłaciłem tylko za bilet lotniczy 100, więc mam wakacje za pół darmo. No i patrzcie, jaki mam apartament. Welcome, MTV Cribs, zrobiłem bałagan, ale wszedłem 5 minut temu i po prostu idę spać. Najważniejsze jest to, że mam swoje wiaderko na papier toaletowy. A co w życiu można chcieć więcej, jak ma się wiaderko z papierem toaletowym? Jestem już w autobusie. Autobus do centrum miasta kosztuje 2 zł, równo dolara, to jest mniej więcej no 2,30. No nie ma tu nic do roboty, tak szczerze. Zobaczymy, co jest w centrum. Ja mieszkam teraz w okolicy, gdzie jest Night Market, więc może coś zobaczymy potem tutaj jeszcze. Póki co zorientowałem się w cenach jedzenia i jest to samo, co w Kuala Lumpur. Jestem w samym centrum Bandar. Jak widzicie, miasto seksu, biznesu, czego tylko sobie wymyślicie. Nie no, pustki, pustki, tutaj nikogo nie ma. Naprawdę, wyobrażałem sobie to trochę inaczej. W sensie, nie wierzyłem ludziom, którzy pisali, że tu naprawdę nikogo nie ma. A tu naprawdę nikogo nie ma. Ten gościu tutaj przed chwilą zaproponował mi, żebym zobaczył nosacze. Chciał mnie zabrać na jakąś wycieczkę. No ale ja nie jestem zainteresowany nosaczami, bo niedługo jadę obejrzeć nosacze w Malezji, jak Dawid do mnie przyjedzie. No ale chciałem wam powiedzieć coś o mieście, o państwie, w którym jestem. Sułtan, który jest no wszystkim, premierem, ministrem finansów, ministrem zdrowia i tak dalej, jest drugim najbogatszym człowiekiem na świecie, zaraz za Billem Gatesem. Rządzi tu wszystkim, ale no niestety to nie wygląda imponująco. W sensie no są złote meczety, złote kopuły, czasem jakiś złoty dom. Ale nic poza tym. Jak to z najbogatszymi ludźmi na świecie bywa, zazwyczaj zajmują się ropą. Z racji tego, że Brunei ma bardzo duże zasoby ropy, dlatego i sułtan ma nieskończoność pieniędzy. Wydaje je między innymi na swoje zbiory samochodów, w których ma tysiące. Najnowszych Mercedesów, Ferrari, ma nawet bolidy McLarena do Formuły 1. Zbiory obrazów, dywanów. O, a tak a propos obrazów, to właśnie tutaj za mną, na łódź, policjanci noszą obrazy. Transportują je łodzią na drugi brzeg. Ciekawe, kogo te obrazy. Ale zasuwają tymi łodziami. Ty, a ty w ogóle wiesz, kto jest najbogatszym piłkarzem świata? Bo ja wiem. I ci powiem, syn sułtana Brunei. Z tego co pamiętam, grałem w drużynie Leicester w Anglii. Byłego mistrza Anglii, chyba z 2016. I z tego co czytałem, jakieś tam wywiady małe z nim, informacje o nim, to jest naprawdę down to earth. Ciężko pracuje, to nie tak, że wiesz, tatuś talent kupił, bo tego się nie da kupić. No, także szacunek, szacunek, młody. Ty wiesz, że rodzina sułtana
Bolkija rządzi w tym kraju od XV wieku. Od XV wieku jedna rodzina rządzi. No oczywiście dbają o swoje państwo, w sensie edukacja jest darmowa, służba zdrowia jest darmowa, są dopłaty mieszkaniowe. Podobno też raz w życiu każdy może odbyć podróż do Mekki na koszt sułtana. No ale wyobraźcie sobie, że rodzina Pleskot rządzi od 500 lat w Polsce. Są dopłaty do alkoholu, do trenowania w piłkę nożną, premium konto w TB raz w życiu jest darmowe. No nie chcielibyście tak? A przed wami Hassan al-Bolkiah Mujzaddin Wadullah. Premier, minister obrony narodowej, minister spraw zagranicznych i handlu oraz minister finansów w Brunei. Czyli po prostu sułtan. Mam dla ciebie zabawę, bo jestem teraz ogólnie w samym centrum, tak? Przy głównej atrakcji w kraju. Przy głównym meczecie. Znajdź turystę. Podczas jednych z urodzin sułtana w Brunei wystąpił Michael Jackson na prywatnej imprezce. Rozumiesz, zaprosili Michaela Jacksona na imprezę. Brunei jeszcze 32 lata temu była zależna od Wielkiej Brytanii. I myślę, że miało to bardzo duży wpływ na to, że dziś dzień można się tak na dobrą sprawę z każdym tutaj dogadać po angielsku. No gdzie się nie zatrzymałem, naprawdę każdy odpowiada płynnie. Wszędzie są też teksty tłumaczone. W sensie jest i po arabsku, i jest i po angielsku. Zdejmujemy buty. Ja nie wiem, czy to w ogóle jest otwarte, to muzeum, ale zaraz zobaczymy. No to sobie wszedłem, ale ktoś z głośników jakiś EDM teraz puszczał. Uma Toskan. Niestety nie pokażę ci Muzeum Royal Regalia, ale chcę ci powiedzieć, że to jest bardzo azjatyckie. Jest napisane, że jest otwarte do 5, jest 4:30. I nikt nie wie, o co chodzi. Miałem mówić, że fajnie, bo karta z Malezji tutaj działa i za 10 ringgitów, czyli za jakieś 9 zł, 8 zł można sobie wykupić pakiet roamingu 1 giga internetu, który jest czynny na 24 godziny. W Brunei za bycie homoseksualistą grozi ukamieniowanie. Taka sama droga czeka osoby posiadające, szmuglujące narkotyki. Cześć. Szacuje się, że w Brunei mieszka od 1 do 5 Polaków. Can we go there? I take a picture. No. Just go there to take a picture and we go back, okay? Szedłem na łódkę, przypłynąłem do brzegu z jakimś gościem, który mieszka sobie na tych barakach na wodzie, bo to jest wszystko zbudowane na wodzie. Teraz poprosiłem, żebyśmy podpłynęli od innej strony, żebym mógł zrobić zdjęcie. I zawracam. Powiedziałem, że dam mu $2. Zobaczymy, czy się zgodzi. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia za sekundę. W Brunei systematycznie są organizowane zawody w czytaniu Koranu. Wygrywa ten zawodnik, który przeczyta jakiś wers najbardziej melodyjnie. Hello. W Brunei żyje ponad 400 tysięcy osób. To nawet mniej niż w Warszawie.
Zadłużenie Brunei wynosi 0%. Brunei to na pewno piękny kraj, lecz niezbyt turystyczny, także nie zasiedzę się tu za długo, ale cieszę się, że miałem okazję zobaczyć to miejsce. No dobra, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.